Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w Above Snakes. Kochani, ostatnio gramy dosyć sporą ilość indyku, tak jak Miniland i ogólnie no, te gierki ostatnie. Ostatnie, co tam jeszcze graliśmy? A, Void Traina, no mniejsza. Teraz wiadomo, mam dobrą pamięć, ale krótką. I stwierdziłem, że skoro już jesteśmy w takim typie gier, gdzie tworzymy własny świat, w szczególności, że w ankiecie stwierdziliście, że lubicie sandboxy, stwierdziłem, że Above Snakes musi być następną grą, którą oczywiście zagramy. I oprócz tego, kochani, mam jeszcze około 6 gier, które myślę, że niedługo będą wchodzić po kolei, bo wiadomo, muszę je przeanalizować, jak one będą się tutaj nagrywać i w ogóle o czym są. Szczególnie, że kupiłem ich dużą ilość, więc będę w razie czegoś chciał robić zwroty, tak jak było z Subsistence. Tak, Subsistence, którego wam jednak nie pokazałem. Oczywiście te gnioty, które są naprawdę gniotami, zwracam na Steamie, żeby mieć przynajmniej na coś innego. O, tam widzę królika z rogami. What the fuck? No, więc na pewno niedługo będą jakieś nowości, a z tych gier, które my w tej chwili ogrywamy, będę wybierał gry, w których będę prowadził dalsze serie. Tak więc na pewno Void Train dalej będzie kontynuowany, możecie być pewni. Z Minilanda pewnie jeszcze ze 2 odcinki również się pojawią. Z Hydroniera też pewnie się pojawią. Na razie tak naprawdę wszystkie gry, które ostatnimi czasy ogrywamy, jak najbardziej będziemy kontynuować. Ja jeszcze sobie zobaczę tylko opcję. Liczba klatek, dobra, może być 120. Bo jak zwykle robię tak, że po prostu zaczynam rozgrywkę i w sumie zapominam o tym, że czasem trzeba jeszcze te opcje przeanalizować. Dobra, wygląd broń domyślny, wygląd towarzystwa, dobra, wszystko jest domyślne. Klikamy, graj. Rozpocznijmy nową przygodę. Naciśnij dowolny klawisz. Chciałem się kawy napić, cholera. The conflict between the settlers and the first people was at its peak. The drums of war echoed across the land like a never-ending thunder. While war raged on, a love blossomed from the fields of hate. And from that love, the child was born. Ayana, who would eventually grown into her own, chose to travel the lands and learn for herself the histories of her lineage. With a heavy heart, her mother stayed behind in a town called Corpse Creek. On one fateful evening in Corpse Creek, the midnight skies were interrupted by a light of brilliant green. The awe of such an event quickly dissolved into horror as a flurry of stones of flame descended upon the town. Most folks fell victim to the debris and smoke that consumed the land, though the survivors quickly discovered that the bodies did not remain still for long. That night, Ayana had stayed in a lumberjack settlement far away from her beloved mother. Sandbox zombie. Wow. Następnego ranka. Kliknij F, aby się obudzić. No dobra, czyli co, wybieramy klawiaturę czy myszka, tak? Logiczne. Dzień pierwszy, Hunter's Rest, czyli chatka łowcy. Ayana! Obudziłaś się? Zdrowie zmniejsza się, gdy otrzymujesz obrażenia fizyczne. No, dużo nam to nie powiedziało. Weź plecak. Aby otworzyć twój plecak, wciśnij Enter, tak? Czy Backspace? Backspace jest w drugą stronę, to chyba Enter. Nie wiem. Dostęp do swojego plecaka możesz uzyskać w dowolnym momencie. Możesz zarządzać swoim ekwipunkiem, wytwarzać przedmioty i uzyskać dostęp do menu gotowania. Pamiętaj, że niektóre przedmioty wymagają specjalnych budowli lub metali w pobliżu, aby można je było wytworzyć. Dobra, dobra. Skrzynia. O, my tu myszką możemy sobie tak sprawdzać. Robić takiego skana. A propos skana, niedługo pewnie będzie Mind Scanners na kanale, więc Więc fajnie. Książka. Ludzie, którzy potrafią czytać, mogą zapłacić za nią przyzwoitą cenę. Moneta. Używana jako waluta. Było to naprawdę ciasno ostatniej nocy. Wszyscy spali w tym jednym pokoju. Przynajmniej jest ciepło i sucho. To chyba jedyne miejsce w okolicy, gdzie tak jest. Czyli tak, mamy sandboxa. Ogrzej dłonie, o. Grzej. Mamy sandboxa z zombie. Wow. Sterowanie kamerą. Q, aby obrócić kamerę w lewo, E, aby obrócić kamerę w prawo. Czasami pewne rzeczy mogą być trudne do zobaczenia pod określonym kątem. Możesz powiększać i obracać kamerę za pomocą prawego drążka kanalowego lub klawiatury i kółka przewijania. Okej. No właśnie, mamy jakąś dziwną epidemię, która spadła z nieba. No ale tak, opiszmy sobie te w ogóle czynności, które tutaj mamy, czy czynności, statusy, które tutaj mamy. Zdrowa, niczego ci nie brakuje, w tej chwili czujesz się dobrze. Zdrowie regeneruje się z czasem. Pragnienie wzrasta z czasem, ale również podczas jedzenia suchych, słodkich lub słonych potraw. Można je zmniejszyć pijąc wodę, którą można znaleźć w słodkawych jeziorach, studniach lub innych źródłach wody. Głód wzrasta z czasem. Można go zmniejszyć jedząc surową żywność lub gotując razem kilka składników, tworząc bardziej pożywny posiłek. Psychika zmniejsza się w odpowiedzi na kilka zdarzeń, np. podczas przeszukiwania grobu lub nawiązywania kontaktu z zagubionymi duszami. Można ją przywrócić za pomocą leków lub snu. Zmęczenie wzrasta podczas chodzenia lub zbierania plonów. Można ją zmniejszyć odpoczywając, stojąc nieruchomo lub rozgrzewając się przy kominku. Dobra, kim ty jesteś? Joan Jo Michał. O Boże, o Boże. Wciąga nos mi płacze. Co mamy robić? Pójść na ten cały horror wokół nas. Spytaj, czy się dobrze czuje. Spytaj, jak jak możesz pomóc, Boże. Widzę, ale najpierw najważniejsze. Dobrze się czujesz? Nie jestem ranna, więc myślę, że wszystko w porządku. Po prostu... Jej głos się załamuje. Mój dom. Mój piękny dom. Jest w rozsypce. Całe miasto. O, spójrz na mnie. Płaczę za swoim domem, podczas gdy ci ludzie stracili życie. To wszystko to jeden ogromny bałagan. Pytaj, jak jej możesz pomóc. Jest coś, co mogę zrobić, żeby ci pomóc? Wyciera łzy z oczu. W zasadzie to tak. Całe miasto legło w gruzach, więc przyda nam się każda pomoc. Potrzebowalibyśmy kłód do odbudowy. Chociaż mamy ten tartak, to wątpię, czy starczy nam kłód na odbudowę tych domów. Zapytaj ją, co widziała zeszłej nocy. Spytaj ją, czy ma siekierę. Spytaj ją, skąd jest. Co się w ogóle stało tej nocy? Cały dom trząsł się zeszłej nocy. Wyszłaś na zewnątrz i coś widziałaś? Kiedy poczułem dudnienie, wyskoczyłem z łóżka i wybiegłem na zewnątrz. O, Eren tu był. Pozdro do kumatych. Widziałem, jak niebo pęka i nagle te czarne i zielone kamienie spadają z nieba. Wtedy pobiegłem do domu, w którym się zatrzymałaś, próbując znaleźć schronienie. Pytaj ją, czy ma siekierę. Aby zdobyć trochę kłód, muszę porąbać kilka drzew siekierą. Masz może siekierę do pożyczenia? Szukałem mojej siekiery, ale nie mogę jej znaleźć w tych ruinach. Ale mam ten krzemień. Jeśli przywiążesz go do mocnej gałęzi, może udać się stworzyć prymitywną siekierę. Mam też dla ciebie to twarde poroże, które może się przydać. W okolicy powinno być mnóstwo materiałów do stworzenia prymitywnych narzędzi. Pomoc. Wygląda na to, że ci ludzie potrzebują mojej pomocy. Potrzebuję siekiery, aby pomóc ściąć kilka drzew, ale Joan Jo Michał dał mi tylko krzemień. Zobaczymy, co tutaj znajdziemy, aby stworzyć prymitywną siekierę. Zbierz gałęzie z sosen. Otwórz plecak, zbuduj prymitywną siekierę plecak. Joan, to takie miłe z twojej strony, że nam pomagasz, Ayano. Jeśli uda ci się zebrać trochę drewna i kamieni, możemy zacząć odbudowę. Ej, ale tam było coś jeszcze. Czym ty jesteś? Czym? No właśnie, zobaczcie, że teraz no, nie mamy jak tak naprawdę. wyjść poza te elementy. Zbierz gałęzie sosen. O, sprawdź sosnę. Dobra. Nowy skan prymitywności gier. Czy to jest Enter? Nie. Backspace też nie. Wow, jaka rolka. Ej, to nie wiem, co jest za klawisz. Backspace nie. Enter nie. Shift nie. Pasja to jest rolka. Wytrzymaj zwiększone do 1. UE to się obraca kamerkę. Y, U, I, O, P, F, G, H, J, K, L, Z, X, C, V, B, N, M. Wow! Edytuj świat. O, ale jazda, nie można usunąć. Jesteś obecnie na tym kawałku świata. O, ale jazda. Ej, no to jak otworzyć ten... Abym? Ale jestem baran. Dobra, wytwarzanie. Robione ręczne. Prymitywna siekiera. Wytwórz przedmiot. Ej, no jakoś nie pomyślałem, że to może być tap. Naprawdę. Poziom wyposażenie 3. Tą siekierą mogę ścinać drzewa, aby zdobyć drewno. Zetnij drzewo, zbierz trochę drewna. No kij. Wow. I to mi bardzo dismantle chyba. Kiedy zwiększone do 2. Lecą te perki jak głupie. Leci. Poleciało. Nowy schemat prymitywny kilof. Zbieranie kamieni. Kolejnym przydatnym surowcem do budowania są kamienie. Mogę skonstruować kilof i rozbić tu trochę... Mogę skonstruować kilof i rozbić trochę kamieni. Zbuduj prymitywny kilof, zbierz kamienie. Dobra. Klikamy tab. Wytwarzanie. Nawet nas stać. A, do tego jest twarde poroże potrzebne. Czy da się tu na pasek to wrzucić? Da się. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, i... Dobra, ja nie będę nas wkurwiał. Kilof jest zwiększone do 2. Wow, ale poleciało. Nowy schemat, krzemień. Joan Jo Michał. W porządku, czas zaczynać, prawda? Tartak był ustawiony tylko do cięcia tarcicy. Poza tym w obecnym stanie i tak nie nadaje się do użytku. Będziemy więc musieli zbudować chaty z kłód zamiast desek. Ale najpierw... Ojej, jak mogłam zapomnieć. Zanim zbudujemy nowy dom, musimy zburzyć stary. Mój umysł naprawdę działa powoli. Jeśli zbudujesz młotek, możesz go użyć do zburzenia mojego starego zrujnowanego domu, aby zwolnić trochę miejsca. A później możesz dostosować dom, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ekipa rozbiórkowa. Jeśli stworzę młotek, mogę dostosować moje budynki i zburzyć stary dom Joanny, Jo Michał. Zbierz włókna roślinne, zbuduj młotek, zburz stary dom Joanny, Jo Michał. Ja będę sobie takie jaja robił dzisiaj, no. Wybaczcie, ale mam taki humorek dziwny. O, podnieś. Co to? Kłoda. Kłoda. Nisko... A, dobra, dziady jedne. Ja tu myślę, że to nieskończona ilość, a tu nie. No ale dobra, trochę tych rzeczy pozbieraliśmy, tak? Zasoby. Czy tu jest jakaś waga, czy coś? Rozumiem, że możemy mieć kłód ile chcemy. Nie to żeby coś, ale mnie to cieszy. Sprawdź sosnę. Gałęzi chyba mam nieskończoność? Nie. Niestety nie. To są nagrobki. Rozumiem, że będziemy coś rozkopywać pewnie, żeby zobaczyć, jak działają te różne statusy. Dobra. Mamy zebrać włókno. Obstawiam, że to jest włókno. Jednak nie. Sosnę i chcę jej sprawdzać, starczy mi. Czy się mogę dowiedzieć, jak wygląda włókno roślinne? A może muszę je ściąć? Tak! Dobra. Włókna roślinne mamy. Tab. Wytwarzanie. Młotek, szczytna. Jeszcze jedno włókno. Ale widzicie, byłem na dobrym tropie. Wiedziałem, że to jest to. Tylko nie wiedziałem, że to trzeba ściąć siekierą. Też bardziej mi to by na krzemień pasowało. Nożyk czy coś. Krytyk. Krytyk. Zobaczymy, tak w walce będą nam krytyki wchodzić, jak tu. A co tu dalej mamy? Twórz i ulepszaj. Wow! Siekiery 4, kilopy 3, wytrzymałość 1. Rozbiórkowa quest. No to już mamy to, dobra. Tu roboczy. Teraz budujemy. Pewnie nie powinienem, ale trudno. Dostosowanie konstrukcji pomocą młotka. Użyj młotka, aby zmienić istniejące budynki lub te, które sam zbudowałeś. Bierzemy. Zbóż. Wow. Już nie płacz. To mogę zburzyć? Nie mogę zburzyć. Dupa. No tam było, że istniejące budynki lub te, które ja zbudowałem. Amstwo w państwie. No dobra, no i co? Aby rozpocząć budowę muszę zrobić stół roboczy. Niektóre rośliny w okolicy powinny dostarczyć mi włókien roślinnych, których potrzebuję. Zbuduj stół roboczy, ustaw stół roboczy. No to ja nie widzę problemu. Stół roboczy. F, aby używać stołu roboczego. Za pomocą swojego stołu roboczego możesz tworzyć części budynków, aby zbudować schronienie. Stanowiska pracy do ulepszenia swoich zasobów, a także przydatne i dekoracyjne meble. Ulepszenie stołu roboczego odblokowuje dodatkowe schematy, ale wymaga pewnych materiałów. Odbudowa Hunter's Rest. Posprzątałem bałagan po meteorytach. Czas zbudować nowy dom dla Joan Jo Michał. W starym tartaku jest więcej drewna. Wytwórz co najmniej 4 fundamenty korzystając ze stołu roboczego. Zbuduj nowy dom ze ścianami i dachem. Jak to wygląda? Dobra, mamy fundamenty z kłód, ściany z kłód, stopień z kłód. Ej, ładne to jest. Raz, dwa, trzy i 4. Jak chcę postawić teraz? O! Ale wiecie co? Nie. Nie. Sprawdźmy sosy przy okazji. Ja nic nie widzę. Weź wyciągnij tu siekierę. No serio, dismantle, jak nic. Wow, jak ona się... Wow, pani droga, co pani tutaj robi? Ale napierdziela. Dobra, F. O, tu wysokość się da. Ej, a jak ja nie chcę? Escape. O. Dajmy sobie tak. Escape. I czy to wróci? Tak, wróciło do standardu. Schronienie i atuty. Im lepiej skonstruowane jest schronienie, tym większą ochronę zapewnia. Im lepsza ochrona, tym więcej blokowanych atutów dających bonusy. Dobra, dobra. Ty mnie tutaj nie pyskuj. Ale zmęczenie nam wchodzi. Dobra, ale jakie mamy dalsze te zadania? Zbuduj dom nowy, aha, ze ścianami i dachem. A jak ci na przykład wejścia nie zrobię? Nie no, zrobię ci, żartuję. Czekajcie, raz. Dwa, trzy, 4, 5, 6 i jedno okno. Płaski dach z kłód. Nie mamy już niestety tego, czyli do czego. O! Nie to. 6. 6 jest tu. Ej, bardzo podoba mi się to budowanie tutaj jak na razie. Mega mi się podoba to budowanie. F, otwórz. Tylko to by jeszcze mogło znikać. Wow. Co tak ma wyglądać? Ej, coś mi się tu nie podoba. Dach z kłód. A, dobra, wiem. Wiem, co zrobiłem nie tak. To jest prawdziwy dach z kłód. Tamte to są jakieś podrabiańce. No trudno. Wyciągaj tą broń. Pyk. Jeszcze nic nie trafiłem. Oprócz włókna. Piekiery na 7. Kurde, ale wiecie co? Ta gra mnie chyba kupi tym, że to są te upgrade'y i tym podobne. Ja tak uwielbiam takie rzeczy. Jak mi statystyki wchodzą, jak coś robię. Uwielbiam. Na razie jestem kupiony. Mimo iż w sumie się tutaj nic nie dzieje, to jestem kupiony. Daj mi to jeszcze. O, gałązka. Dziękuję. 4 dachy. To. A, przepraszam. Raz. 2. 3. I 4. I 4, dobra. Pyk, pyk. Ej, ale wiesz co, mógłbyś... A i patrzcie, teraz to znika. Zbuduj schronienie własnymi rękami. Wszystko będzie... Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Taki achievement wpadł. Wow, patrzcie na ten dom. Świetna robota, Ayano. Jest jednak coś innego, co wymaga naszej natychmiastowej uwagi. Właśnie zdałem sobie sprawę, że osoba, która tam leży, wciąż oddycha. W zeszłej nocy ciągnął dym z meteorytów i zemdlał. Później wydawało się, że został zraniony przez jakieś szczątki. Kiedy znalazłem go dziś rano, sprawdziłam co z nim i byłam pewna, że już nie oddycha. Ale może jeszcze jest dla niego nadzieja. Wiesz co robić? Powiedz jej, że wiesz jak pomóc. Powiedz jej, że nigdy nie udzielałaś pierwszej pomocy medycznej. Nigdy nie musiałam nikogo opatrywać. Bandaże powinny pomóc w zatrzymaniu krwawienia. Może jeszcze trochę ich zostało w starym tartaku. Zatrzymaj krwawienie. W Hunter's Rest leży ranny człowiek. Wydaje się, że wciąż żyje. Powinnam poszukać jakichś bandaży i spróbować mu pomóc. Ale my tu wejść nie mogliśmy. Bieganie i wytrzymałość. Shift, aby biec. Możesz wykonywać krótkie sprinty, aby poruszać się szybciej. Pamiętaj, że bieg zmniejsza wytrzymałość. Jeśli twoja wytrzymałość jest niska, przez dłuższy czas będzie to miało negatywny wpływ na twoje zmęczenie. Wow. Wow. Ale zapierdziela. Parkour. Ej, ale jakie to mam wejść? O. Półka? Książka. Ej. Jakie to mam wejść? Może tu coś nie widzę. Critical. Obstałem, że to jest tartak. I czemu ja do niego wejść nie mogę? Kurde faja. Nie no, tam było, że w tartaku. Znajdź bandaż. No nie, tam nie jest napisane w sumie, że to tartak. Odpoczywaj. O! Hunter's Rest. Obrazek, ogrzej dłonie. Co rośnie? Właśnie, rozgrzewałem się przy kominku. To czemu to tak? Nie no, tutaj nic nie ma. Uleczoną osobę, no mogę uleczyć ją, ale nie mam jak tam wejść. Nie rozumiem, ja mam sobie tutaj zrobić jakiś ten? Jakieś schodki czy coś? No spróbuję no. Bo chyba innej opcji tu nie widzę. Klikam tutaj, ale... O! O! Puszka. Chyba się udało. Kurwa, ale wiecie co, ale jestem upośledzony, przecież mogę klikać, mogę rotate'ować, no. rotatować, tak? Mieszkaniec Hunter's Rest. No hej, jak ci się spało? Powiedz mu, że nie spałeś dobrze. Ostatniej nocy niezbyt dobrze mi się spało. A ty jak? Nie mogłem przestać się kręcić. Przed oczami mignęła mi zieleń. I to okropne dudnienie na niebie. Definitywnie to Weren. A widziałaś to miejsce? Jest zrujnowane. Kiedyś było tu tak przytulnie. Dobra, dobra. Stary świecznik. No bandaże. Więcej książek. Ale wiecie, to tak właśnie jest, jak człowiek nie jest zwyczajny do takich gier, że tak powiem, od góry. Uleczoną osobę. No chyba tobie już nie pomożemy. O nie! On zmienił się w jedną z tych rzeczy. Bądź ostrożna, są wyjątkowo agresywne. Potyczki, spacja, aby wykonać unik. Wykonywanie uników pomoże ci w walce. Te krainy są pełne niebezpieczeństw, zwłaszcza nocą, takich jak dzikie zwierzęta czy zagubione dusze, które wędrują po okolicy od czasu zarazy. Bądź ostrożna. Opa, parkour. Wymęczenie 1. Pyk. Au! Jaki to ma zasięg? Pyk. Jak w online. Zbierz łup. Co ty tam miałeś? Oddaj ten bandaż. Zgniły ząb. Nowy schemat, naszyjnik zagubionej duszy. Jo Michał. Biedny gość. Myślę, że ci ludzie, którzy wdychali dym z meteorytów, zmieniają się w te potworności. To takie przerażające. Wyglądasz blado. Wszystko w porządku? Powiedz jej, że mogło być lepiej. Nie, no wszystko jest okej. W porządku, po prostu jestem trochę głodna po tej całej pracy i walce. W pobliżu powinno być jakieś jedzenie. Okolice Hunter's Rest zawsze obfitują w krzewy jagodowe. Dlaczego nie skorzystasz z tej mapy i nie poszukasz jagód na przekąskę? Podaję mapę. Nie głoduj, ciężka praca i walka sprawiły, że jestem głodna. Powinnam znaleźć jakieś krzewy jagodowe i coś przekąsić. Umieść równinny kawałek świata, zjedz kilka jagód, wróć do Joan. Czyli będziemy mogli tworzyć... Tworzenie fragmentów świata. C, aby stworzyć fragment świata. Świat Above Snakes składa się z fragmentów. Każdy z nich ma swój własny biom i zawiera różne zasoby. Niektóre elementy świata są unikalne, podczas gdy inne mogą pojawiać się wielokrotnie. Fajnie. Dobra. Klimat umiarkowany. Stwórz nowy kawałek świata. Dawaj. Tu czy tu? Daj tu. Wow! Zjedz kilka jagód. Zbierz czarne jagody. Aby stworzyć więcej kawałków świata, musisz najpierw zbadać otoczenie. Twoje postępy w zwiadach są pokazywane na dole ekranu. Pamiętaj, że możesz połączyć 3 kawałki świata, ale zwiad trwa na tym dłużej, im więcej kawałków posiadasz. Trochę nie rozumiem. Dobra, Ayano. Wiecie, to była Ayano? Aja? Aja. Nie Ayano. Ayano była w Danganronpie chyba. Aż potem sobie sprawdzę. Czekajcie, ale ja to jem, czy ja to zbieram? Zbieram. Dobrze. Ona tutaj jest, okej. Widzę, że naprawdę nam skawędzik tutaj rośnie. Scavenging nam tu rośnie. Zobaczymy, czy te kwiatki jeszcze możemy sobie zbierać. Widzę, że jest włókno roślinne. I za to też nam wzrasta. I krzewy jagodowe też możemy rozwalać. A zobaczymy, co z nich wyleci. Jagody. Nowy kawałek świata jest gotowy. Da się jedno na drugie? Nie. Ale chyba nie muszę od razu sobie stawiać tego. Dobra, zjedz kilka jagód. Już? To się zmieniło. Dobra, jestem najedzony. Wróć do Joan Jo Michał. Wytrzymałość zwiększone do 3. Parkour. List do Joan, znaczy do Ayano. A jednak Ayano. Bardzo mi przykro. Musiałem nagle wyjechać. Pogranicze wysłało powóz po ocalałych. Jedyne co mogę zrobić to zostawić ci tę chatę. W końcu to ty ją zbudowałaś. Mówili, że plaga zaczęła się rozprzestrzeniać od Corpse Creek. Zgłosili też spadające tam meteoryty. Okropne. Niektórzy ludzie przeżyli, ale większość uciekła. Jeśli możesz z nimi porozmawiać, może to wniesie trochę światła w ciemność. Z poważaniem. Joan. Jo Michał. Ale patrzcie tutaj jaki to jest tekst. Niektórzy ludzie przeżyli, ale większość uciekła. Rozumiem, że ci, którzy nie przeżyli, to też do tej większości się zaliczają. I większość przeżyło. Ocaleni z Corpse Creek. Gdzieś muszą być ludzie, którzy przeżyli zarazem w Corpse Creek. Słyszałem, że w pobliżu jest obóz. Żeby dowiedzieć się, co się stało, muszę sprawdzić, czy są jacyś ocalani. Znajdź obóz ocalałych. Zrób to po swojemu. Hunter's Rest zostaje opuszczony przez wszystkich ocalałych. Pozostawione domy oferują cenne zasoby do przetrwania. Użyj młotka i zbóż pozostałe 2 budynki, aby uczynić to miejsce tylko swoim. Zbóż stary tartak i zbóż mały domek. Bububusz. Pyk. Ono tartak. No i pyk. Schronienie. Gratulujemy budowy pierwszego schronienia w Hunter's Rest. Możesz go zatrzymać i wykorzystywać do przetrwania lub rozebrać i zbudować gdziekolwiek indziej. To zależy wyłącznie od ciebie. To zależy. Kartografia. Ta kraina jest pełna tajemnic do odkrycia, ale zanim będę mogła ją zwiedzać, muszę stworzyć stół kartograficzny do pracy na mojej mapie. Zbuduj stół kartograficzny. Dobra. Umieść równiny, las sosnowy. Użyj go, aby zbudować nowy kawałek świata. No więc tak, z pewnością nie chcę takiej małej chatki. O, można też w ten sposób. Oje. Nie chcę takiej chatki małej, puchatka. Tu jest ładniej, tu jest znacznie ładniej. A czy ja mogę na przykład zbierać te jagódki? Nie mogę zbierać jagódek. Dupa. Dobra. Myślę, że można zrobić to w ten sposób. Dawaj to. Kamień wyrósł. Wow. Surowce się chyba tutaj respią. No i git, dobra. Potrzebujemy... Pierwszy poziom stołu. A, brak stanowiska w zasięgu, rozumiem. Stół roboczy, wytwórz przedmiot. No dzień dobry. Postawmy sobie tego dziada. Można go postawić nawet tu gdzieś. A czy ja mogę to rozebrać? Powiedzcie mi, że mogę. Budowa. Przypisz, umieść. Ale jak umieszczę w to... A, no właśnie. Nie umieszczę, bo nie mam na czym. Oj, Shiro. Dobra. Brak stanowiska w zasięgu? Co ty gadasz? Ja muszę cię podejść jak człowiek. To podejdę. Ulepsz stół roboczy. A co? Wosk strzeli. Dobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobra. 8, 9 i 10. Na razie 10 zrobimy. Niech będzie. Tylko teraz tak, pytanie. Jak robimy tą chatkę puchatka? Jakieś pomysły macie? Bo ja mogę zrobić swój standard, czyli C w tą stronę i też będzie git. Tylko trochę to mało miejsca będzie. No shit. Dobra, może na razie nie. Jeżeli macie jakieś pomysły na chatkę, puchatka, to ja jak najbardziej jestem skłonny ją wybudować. Ale na razie zrobimy sobie taki sześcian w sumie. I jeden nam zostanie, ale to nic się nie stanie z tym. Zawsze się przyda. Dobra, i teraz tak. Potrzebujemy na pewno drzwi. Zrób mi proszę drzwi. Drzwi. Potrzebujemy pewnie z... Raz, dwa... 4, dobra, jeszcze 2. Okidoki. I potrzebujemy jeszcze 6, 7 ścian. Akurat. Tylko nam niestety zabraknie na dach. Ale to luz blues. To luz blues. Szczerze powiedziawszy, jeżeli tutaj crafting jest taki szybki, ja naprawdę, jeżeli byłbym twórcą tej gry, to bym zmienił to na... jakieś takie, wiecie, klikane ile chcesz zrobić i tak dalej. Ja cię nie zrobiłem ścian? Zrobiłem. Jezu, już się przestraszyłem. Oh no! To się da robić w ten sposób, a mnie oszukali gnojki. Siekierka mi daj na jedyną. Gdzie jest siekiera? To jest siekiera, to jest to, dobra. 7. Pyk, pyk, pyk. Naprawdę budowa mi się tak bardzo tu podoba. Odpoczynek. Eksploracja i interakcje powodują zmęczenie. Upewnij się, że odpoczniesz stojąc przy ognisku lub jeszcze lepiej śpiąc. Możesz tworzyć łóżka, w których możesz spać w nocy, co przywraca zdrowie i usuwa zmęczenie. Uważaj, jeśli się nie wyśpisz, będziesz cierpieć z powodu braku snu. Dobra, dobra. Takie to zmęczenie. Nic nie zrobiła, już zmęczona. Ledwo chatę wybudowała. Leniwe się zrobiło. To leniwe się zrobiło. Dobra. No ale to chyba nie spada zmęczenie. Siekiery do 11. Fajnie. Jakbym chciał tak... w tą stronę? Nie da się. O, ale tu się da. Na razie miło się zbiera te surowce. Mam nadzieję, że nie będzie grillu. Bo tu mi zmęczenie leci na tym. Potrzebujemy tak. 9... Pypy, dokładnie. Tak powiedział i tak jest. Nie no, potrzebujemy 6 sztuk. I chyba wykorzystamy jednak tą jedną sztukę tego dachu płaskiego. 3, 4, 5 i 6. Nie jestem pewien, czy to wykorzystamy, ale może. O. No i kurde, fajnie. Mapa. Spójrz na mapę. Aha. Dobra, nieważne. Jeszcze raz tab. W sumie to... Tak, tab. Ja pierdzielę, ale ja się gubię. Domeczka. O, tak, no, tak. To, że nie ma takiego, wiecie, pypka. No i 2. Pyk i pyk. Jestem wyczerpana, coś tam. Nie mogę szybko chodzić. Oh no! Zmęczenie wzrasta podczas chodzenia, no wiem. A co potrzebuję, żeby zrobić sobie łóżko na przykład? Ja mogę zrobić taką ekskluzywną rzecz jak łóżko? Mogę zrobić taką ekskluzywną rzecz jak łóżko z siennikiem. Tylko pytanie, czy ja to postawię teraz. Czy ja to postawię? Postawiłem. Zamykaj. Jedziemy w Kimę. Zapisz grę, jest pod R. Odpoczywaj, mogę nocy lub zmęczenia. Śpiulka, ja się kawy napiję. O! Ale zimna kawa. Ja pierdzielę, aż mi siarki przeszły. Taka niedobra. Dobra, chcę sobie zrobić tak i chcę sobie usunąć to. No i git. Na razie widzę, że dostajemy tyle samo pońców, ile powinniśmy. Dawaj. Więcej świata. Jagódki. Jak tam nasz głód? Nie ma dramatu. Trochę z wodą jest gorzej, ale nie jest jeszcze źle. Zbierajmy sobie trochę jagód. Teraz zostajemy kolejny. Wybierz atut przy stole roboczym. A czy my ten stół roboczy? Właśnie. Gdzie są te atuty? Atrament. To nie jest atut. Stół kartograficzny. Nie mamy atramentu. Atrament jest potrzebny. Jest to pióro, które żeśmy wyjebali. Dobra, ale w sumie się wyspaliśmy. W sumie się wyspaliśmy, to już możemy chyba zniszczyć to łóżko. I odzyskaliśmy chyba nad rzeczy. Po jednym wszystko tam było. Chyba patyk. A widzicie, zabrało nam po jednym. No ale dobra. Atrament i stół kartograficzny. Tylko teraz jak już w razie czego się nie wyśpimy. O. Nowy kawałek świata do zbadania. Sprawdź stół kartograficzny. Równiny las sosnowy. Potrzeba nam 2 kamyczków. No problem. Lecimy z tym koksem. Ale ty to zbieraj. Jeden krzemień wyleciał. Badamy. Badamy. Dobra, biomy. Podczas swojej podróży natkniesz się na różne biomy. Możesz umieścić je w dowolnym miejscu na mapie, ale musisz zadbać o to, by stworzyć między nimi przejścia. Biom na krawędzi każdego świata musi pasować do otaczających go kawałków. Pomyśl o tym, gdy będziesz umieszczać nowy kawałek. Kapuję. Ale tu chyba na razie nie mamy nic takiego, prawda? Nie, no mamy. A. Nie można, widzicie? Bo tutaj nie pasuje to, ale po tej stronie można. Ej, świetne. Lasy sosnowe. Aby powiększyć moje schronienie, powinnam przeszukać pobliskie lasy w poszukiwaniu dodatkowych zasobów. Dobra, nowy kawałek świata do zbadania. W nim potrzeba 4 kamienie. Kurde. No dobra. Więcej kamieni. Łóżeczka. Potrzebuję piórek. Muszę łóżko zrobić. I trochę faktycznie z tymi kamieniami się zapuściliśmy. Co on takiego speeda dostała? Co ona takiego speeda dostała? Nie wiem. O, kilofy się zwiększyły. Dobrze jest. Go, 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 go. Dobra, mamy trochę tych kamieni. Trochę żeśmy nastukali tego tałataństwa. Zmęczenia jeszcze dziwo nie mamy. To jest dobry. Pragnienie głód minus to co? Nie wiem. Nowy kawałek świata mamy. Dobra, idziemy sobie przy okazji zbadać właśnie ten nowy kawałek świata. Las sosnowy. Dobra. I rozumiem, że teraz możemy to tutaj. No właśnie, po tych się zgadza, bo tu nic nie ma. Ale tu się już nie zgadza. No dobra. Nowy schemat, kilof i siekiera. Wow! I tu są jakieś obozowiska jeszcze. Ale widzimy tu, bo i tak już przekończyć odcinek. Moi drodzy, tak mnie ta gra wciągnęła, że nawet nie wiem kiedy to... Borowiki! Nie wiem kiedy to... zleciało. Ja mogę tego króliczka... Zombie! Ej, nie w tą stronę. Lady. No, weź. Dobrze. Nie tak. O! Dobra, zabity. Zbierz łup. Kilka minus 20 kości. Nowy schemat, kościana siekiera. Fajnie. No. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w Above Snakes. Na pewno kontynuujemy. To się nie musicie martwić. Ja w sumie zaraz zobaczę tylko jak ten odcinek wyszedł. Może go nawet wstępnie zmontuję, bo dzisiaj mają wlecieć 2 odcinki, a ja dopiero zacząłem nagrywać o 12. Więc z pewnością wlecą 2 odcinki z Above Snakes, bo mi to wciągnęło. I grać będę dalej. Trzymajcie się. Hej, hej. O wilku mowa, zmierzch i noc.